Wybór i wolna łaska. Część pierwsza. Wstęp, czas działania wyboru i wolnej łaski. W naszej serii cel powrotu Jezusa, restytucja wszystkich rzeczy omawialiśmy m.in. temat porównania i wzajemnej harmonii i nauko o wyborze i wolnej łasce. Wówczas skupiliśmy się bardziej na podkreśleniu wolnej łaski, jaka ma działać w tysiącleciu. A obecnie uczynimy podobnie odnośnie tematu wyboru, którego zakres działania obejmuje czasy przed tysiącleciem. Doktryny o predestynacji, potępieniu i wyborze z jednej strony oraz o wolnej łasce z drugiej strony są dyskutowane od wieków. Prowadzi nas to do wykazania plusów i minusów nauki karwinizmu na temat predestynacji, potępienia i wyboru, Wyznawanej zwłaszcza przez kościoły presbiteriańskie, zreformowane i kongregacyjne, a także plusów i minusów nauki arminianizmu na temat wolnej łaski, wyznawanej szczególnie przez kościoły luterańskie i metodystyczne. Kalwinizm, podkreślający głównie wszechwładzę Boga realizowaną przez jego cechę, czy też przymiot mocy a drugorzędnie jego intuicyjną wiedzę realizowaną przez jego cechę, czy też przymiot mądrości, uczy, że pomijając wszelkie inne okoliczności, Bóg ze zwykłej przyjemności i dla swej własnej chwały, z miliardów ludzkości niezmiennie przeznaczył niektóre jednostki do stanu wiecznej błogości, a całą resztę większość rodziny ludzkiej niezmiennie przeznaczył do wiecznych mąk. Arminianizm natomiast kładzie nacisk na wolną łaskę Boga, realizowaną głównie przez Jego cechę czy też przymiot miłości, a podrzędnie przez Jego cechę czy też przymiot sprawiedliwości związany z okupem, uczy, że Bóg kocha cały rodzaj ludzki. Że Chrystus umarł za całą ludzkość i że Duch Święty działa na rzecz całej ludzkości w celu uzbawienia. Każda z tych stron przeczy przeciwnym doktrynom drugiej strony. Jednak doktryny każdej ze stron mają swoje plusy i minusy. Kalwinizm ma rację, podkreślając działanie cech czy też przymiotów mocy i mądrości w predestynacji, potępieniu i wyborze. Lecz myli się, sprzeciwiając się działaniu boskiej miłości i sprawiedliwości związanych z okupem i wolną łaską. Arminianizm ma rację, podkreślając działanie miłości i sprawiedliwości w wolnej łasce, lecz myli się, zaprzeczając boskiej wszechwładzy w mocy i mądrości, działających w predestynacji, potępieniu i wyborze. Kalwinizm słusznie twierdzi, że pismo święte, rozum i fakty dowodzą, że jak dotąd działa predestynacja, potępienie i wybór, natomiast, przecząc temu, arminianizm jest w błędzie. Z drugiej strony, kalwinizm błądzi, twierdząc, że boski plan kończy się wraz z zakończeniem wyboru, podczas gdy arminianizm myli się, ucząc i że obecnie wobec wszystkich działa wolna łaska, że Bóg robi wszystko, co może, by zbawić każdego człowieka i że nie udaje mu się to z ogromną większością ludzi. Obydwie te nauki są w błędzie co do sugerowanych przez siebie efektów. Że ostatecznie zbawionych będzie bardzo niewielu i że wszyscy pozostali z miliardów mieszkańców Ziemi zginą na wieki w wiecznym potępieniu, co jest bluźnierczą nauką. Fakt, iż każda ze stron cytuje znaczną ilość wersetów na swoją korzyść a przeciwko drugiej stronie powinien przekonać nas, że obydwa te poglądy zawierają pewne elementy prawdy i błędu. Jeśli w każdym z nich odrzucimy błędy i połączymy elementy prawdy, a wersety traktujące o wyborze odniesiemy do czasu przed tysiącleciem, natomiast te traktujące o wolnej łasce do czasu tysiąclecia uzyskamy biblijną prawdę na ten temat. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.